Dzień dobry, nazywam się Łukasz Głowacki i zapraszam na kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer organizowany przez Archidiecezję Łódzką. Organizowany od połowy lat 90. Oczywiście nie w formie online. Formę online rozpoczęliśmy dopiero w momencie wybuchu pandemii. Powoli wracamy do wersji stacjonarnej, ale to jest jeszcze edycja online. Po co organizowany jest ten kurs? Po to, żeby uwspólnić wiedzę i doświadczenie osób filmujących i fotografujących odnośnie do przebiegu sakramentów, żeby wiedzieć, jak się zachować. Oczywiście wśród Państwa są osoby, które już wielokrotnie to robiły, bo uczestniczyły na przykład w innych kursach organizowanych gdzie indziej wcześniej, a teraz albo chcą odnowić sobie jakieś dokumenty zagubione, albo odnowić wiedzę. Natomiast sporą część stanowią osoby zupełnie początkujące, dla których pewne rzeczy będą odkryciem. Bo mówi się oczywiście o tym, że Polska jest katolicka, ale jednak osób praktykujących jest niewiele. W samej Łodzi to jest około 8%. W skali Polski może trochę inaczej, ale to jest kurs, który ma uwspólnić i doświadczenia tych, którzy są praktykującymi katolikami, i tych, którzy z Kościołem nie mają nic wspólnego. Mam nadzieję, że dzięki temu kursowi dowiedzą się tego, co naprawdę jest ważne podczas liturgii, i dzięki temu będą lepiej wszyscy, i wierzący, i niewierzący, rejestrować przebieg uroczystości liturgicznych w kościołach. Oczywiście kurs dotyczy kościołów katolickich, ale mamy nadzieję, że uda się zdobyć wiedzę, która przyda się także w kościołach innych denominacji. Jak wyglądać będzie kurs? O tym za chwilę. Ale chciałbym najpierw oddać głos księdzu, który nie fotografuje, nie filmuje, ale odprawia. Jest zresztą odpowiedzialny za liturgię i on odpowie też na to pytanie, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to spojrzenie księży, bo oni będą dominować podczas kursu jako wykładowcy, jest ważne i dlaczego może się Państwu przydać, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To, jak rzeczywistość wygląda z perspektywy aparatu czy obiektywu, może być zupełnie inne od tego, jak wygląda z perspektywy celebransa, czyli zza ołtarza, a jeszcze inne, jak wygląda z perspektywy wiernych, którzy siedzą w ławkach albo stoją w przestrzeni przeznaczonej do stania w kościele. I tutaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że poruszanie się we wnętrzu kościoła, fotografa czy kamerzysty podczas celebracji liturgii, a także manipulowanie sprzętem technicznym, to wszystko stwarza pewne dodatkowe bodźce wzrokowo-słuchowe, które będą zakłócać uwagę uczestników liturgii. W pewnym sensie obecność właśnie fotografa czy kamerzysty w zasięgu wzroku wiernych konkuruje z rolą przewodniczącego liturgii, z rolą właśnie kapłana, który przewodniczy celebracji, bądź też z rolą tych, którzy usługują w prezbiterium, lektorów, ministrantów. Kiedyś miałem taką sytuację podczas liturgii sakramentu małżeństwa, w czasie już modlitwy eucharystycznej, kamerzysta miał problem ze swoją kamerą, najwidoczniej bateria się rozładowała, no i proszę Państwa, wtedy wszedł do prezbiterium i położył tą kamerę na ołtarzu. I tam właśnie próbował zmieniać baterię. Możemy sobie wyobrazić, że w takim momencie to nie ksiądz, który celebrował liturgię, był w centrum uwagi, ale właśnie ten kamerzysta. Wszyscy się interesowali, co się stało, co on tam robi. Z czego wynikają te błędy? Są chyba dwa podstawowe, rozłączne, ale i niekoniecznie rozłączne elementy. Pierwszy to jest zwyczajnie brak doświadczenia i brak wiedzy. O tym już wspomniałem, że nie wszyscy chodzą co tydzień do kościoła, nie wszyscy wiedzą, jak wygląda przebieg ślubu, chrztu czy pierwszej komunii świętej, a wchodzą na ten rynek i uczą się fotografowania. Ale ten brak doświadczenia również dotyczy osób praktykujących, bo czym innym jest siedzieć w ławce i uczestniczyć we mszy świętej jako wierny, a zupełnie czym innym rejestrować to, bo zupełnie innymi ścieżkami musimy chodzić, inaczej się zachowywać. Także
żeby rozwiać te wątpliwości, a także troszeczkę uporządkować sytuację, która w połowie lat 90. w każdym razie w Polsce była sytuacją jak niczym na Dzikim Zachodzie, kiedy ludzie kupowali sobie aparaty fotograficzne, każdy mógł kupić, najczęściej bardzo kiepskiej jakości, ale każdy myślał, że trzyma w plecaku berło i każdy uważał, że zrobi zdjęcie najlepiej, wie jak to zrobić i na przykład szczególnie podczas pierwszych komunii świętych dochodziło do scen dantejskich podczas liturgii. Instrukcja episkopatu z 5 grudnia 1994 roku powstała po to, żeby tę sytuację uporządkować, żeby można było mieć chociaż nadzieję, że osoba, która przychodzi do kościoła i chce robić zdjęcia albo filmować, ma przynajmniej podstawową wiedzę na temat tego, co w kościele się dzieje. Ta instrukcja nazywa się Wskazania dotyczące fotografowania i filmowania podczas liturgii i ona jest bazą do tego, o czym będziemy mówić. Musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czym jest liturgia. W instrukcji jest mowa o tym, że liturgia to jest niedostrzegalne dla zmysłów działanie Chrystusa, który tą mocą Ducha Świętego uświęca ludzi, a razem z Kościołem oddaje Bogu Ojcu całkowity i publiczny kult. Tak krótko mówiąc, liturgia jest dialogiem pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. Bardzo mi się podoba ta definicja liturgii, jaka została zawarta w katechizmie Kościoła katolickiego, gdzie jest mowa o tym, że liturgia to jest właśnie wymiana błogosławieństw między Bogiem a ziemią, że w liturgii Pan Bóg błogosławi człowiekowi, ale także właśnie człowiek, który uczestniczy w liturgii, który oddaje kult, błogosławi Pana Boga za te wszystkie łaski, które stają się Jego udziałem dzięki liturgii Kościoła. To jest właśnie bardzo piękne, ta kategoria błogosławieństwa. I tutaj ta inicjatywa zbawienia zawsze należy do Pana Boga. To przede wszystkim Pan Bóg wychodzi z inicjatywą zbawienia człowieka. My natomiast na to Boże błogosławieństwo odpowiadamy poprzez adorację, poprzez uwielbienie. Pojawia się zapewne wśród Państwa pytanie, po co fotografujący i filmujący mają się tego uczyć? To powinni wiedzieć ci, którzy odprawiają, czyli księża, uczący się tego w seminariach duchownych, no i ewentualnie ci, którzy są głównymi bohaterami. No, to właśnie precyzuje instrukcja, do której się cały czas odwołujemy. Liturgia jest utkana z symboli, ze słów, z gestów, postaw, czynności wykonywanych przez kapłana, ale także przez innych członków zgromadzenia liturgicznego, którzy zajmują odpowiednie miejsce we wnętrzu Kościoła. I proszę Państwa, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli właśnie świadomość, jaka jest symbolika poszczególnych obrzędów, poszczególnych gestów, postaw. Jeśli człowiek tego nie rozumie, to ta liturgia jest wtedy dla niego jakimś działaniem magicznym. Czasami też brakuje odpowiedniej tutaj katechezy liturgicznej. Nie zawsze również ci, którzy przystępują do sakramentu małżeństwa, czy osoby, które mają pełnić funkcję ojca czy matki chrzestnej, są odpowiednio do tego przygotowane. Kiedyś miałem taką sytuację podczas chrztu w najbliższej rodzinie. Oczywiście byłem święcie przekonany o tym, że odbyła się wcześniej katecheza liturgiczna dla rodziców, dla chrzestnych tego dziecka, bo jest to czymś naturalnym, że takie katechezy w parafiach są organizowane. No ale okazało się później już po fakcie, że chyba tej katechezy nie było. I w czasie właśnie liturgii chrztu, kiedy jest wręczenie zapalonej świecy, poprosiłem, żeby chrzestny podszedł do paschału. No wiadomo, że chrzestny był zestresowany, ale nie podszedł do paschału, bo nawet chyba nie wiedział za bardzo, co to jest ten paschał. I podszedł tam, gdzie mu było wygodniej. Na ołtarzu paliły się świece i zapalił właśnie
świecę chrzcielną od tych świec ołtarzowych. No pewnych rzeczy później już nie jesteśmy w stanie zmienić, czegoś poprawić, jeśli właśnie ten przebieg liturgii, ta symbolika nie zostanie wcześniej wyjaśniona. I właśnie to spróbujemy podczas tego kursu Państwu przedstawić. Nie, poprawię się. To Państwu przedstawimy. Opowiemy mianowicie, jak wygląda przebieg liturgii mszy świętej od początku do końca, z elementami najważniejszymi, elementami, których nie wolno przegapić, symbolami, które się pojawiają podczas mszy świętej. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak wygląda ten szkielet wszystkich innych sakramentów, bo wszystkie inne są odprawione podczas mszy świętej. Będzie też specjalny wykład dotyczący sakramentu małżeństwa, sakramentu chrztu świętego oraz pierwszej komunii świętej. Opowiemy też o bierzmowaniu, sakramencie troszkę przez fotografów i filmujących zapomnianym, ale bardzo ważnym, którym warto się zainteresować, nawet jeżeli sami młodzi ludzie nie uważają, że to jest warte zapamiętania, ale są już parafie, które starają się, żeby ten moment bierzmowania również uwiecznić. To będą spojrzenia z perspektywy osób celebrujących, odprawiających mszę świętą, ale będzie też spojrzenie praktyczne i to w trzech odsłonach. Praktycznie jak przygotować się do obecności na mszy świętej, czyli wszystko przed wykonywaniem pracy podczas mszy. Druga część, jak to robić w trakcie. I trzecia część o takich aspektach pewnej rywalizacji albo czasem pól konfliktu między fotografującymi i filmującymi. Zapewne chcieliby Państwo w ciągu 2-3 minut uzyskać odpowiedź na pytanie, mnie interesuje tylko to, co wolno, czego nie wolno, reszta nie interesuje mnie to. Nie będzie to tego rodzaju kurs, który da takie łatwe odpowiedzi, bo takich łatwych odpowiedzi zwykle nie ma. Ale kilka jednak możemy udzielić, tym bardziej, że znajdują się one w instrukcji Episkopatu z 1994 roku. W instrukcji też jest mowa o tym, że fotograf czy operator kamery nie powinien zajmować miejsca w prezbiterium, a więc w strefie przeznaczonej dla kapłana i osób pełniących posługi przy ołtarzu i ambonie. Czasami oczywiście tutaj, gdyby była taka potrzeba, żeby rzeczywiście trzeba było z tego prezbiterium skorzystać, trzeba to też wcześniej ustalić z tym księdzem, który będzie przewodniczył celebracji. Wykluczone jest ustawianie w prezbiterium dodatkowych źródeł oświetlenia skierowanych w stronę zgromadzenia, czy też rażących wzrok osób bezpośrednio biorących udział w czynnościach sakramentalnych. Nasz kurs składa się z dwóch zasadniczych części, tych trwających właśnie teraz. Wykłady to część dominująca czasowo i potem test. Wykłady są obowiązkowe, to znaczy trzeba ich słuchać w czasie rzeczywistym, zgłaszając swoją obecność. Są wykłady fakultatywne, ale o tym mówimy wyraźnie i wtedy można sobie robić coś innego. Zachęcamy oczywiście do ich obejrzenia i wysłuchania, bo się na pewno przydadzą, ale nie są obowiązkowe. Zatem, gdy wykład jest obowiązkowy, należy zgłosić swoją obecność. Jak to zrobić? Otóż uruchamiamy przy każdym filmie czat. I właśnie na tym czacie, gdy pojawi się zachęta wizualna i dźwiękowa do tego, żeby wpisać się na listę obecności, należy to uczynić właśnie na czacie, a przy swoim niku za pierwszym razem podać imię i nazwisko, żeby przy sprawdzaniu listy obecności było nam troszkę łatwiej, żeby każdy mógł być zidentyfikowany z imienia i nazwiska. Potem przy kolejnych wykładach już wystarczy zaznaczać swoją obecność za pośrednictwem zwykłego wpisu na czacie. Rzeczy, które trzeba zrobić i robi się je, ale nigdy o nich nie mówi. Nie próbuje się ich usprawiedliwić. Są nie do usprawiedliwienia. Po prostu się je robi. A potem o nich zapomina. Dokładnie tak jest ze sprawdzeniem obecności podczas tego wykładu.
czat również służy do tego, żeby wymieniać się różnymi informacjami, które mogą być Państwu przydatne. Może zadawać dodatkowe pytania moderatorom, może zadawać pytania innym. Będziemy moderować ten czat i mamy nadzieję, że to będzie dobre uzupełnienie do wykładów. A druga część, pewnie wzbudzająca najwięcej emocji, to test. Test rozpoczniemy i będą Państwo mieli tyle czasu na jego wypełnienie, zrealizowanie. Zła informacja jest taka, że test wymaga odpowiedzi na 90% pytań, poprawnych odpowiedzi. Ponieważ pytań jest 25, to trzeba odpowiedzieć na minimum 23 pytania poprawnie. Dobra informacja jest taka, że nie ograniczamy czasu wypełniania tego testu. Jeśli zatem Państwo będą uczestniczyli pilnie w wykładach i zaliczą test, będą Państwo absolwentami tego kursu. O tym, kiedy zostaną wysłane dokumenty, powiemy już na zakończenie kursu, ale teraz może powiem, co Państwo otrzymują, żeby nie było niespodzianek. Otrzymują Państwo dwa dokumenty. Pierwszy dokument to jest identyfikator laminowany wielkości karty płatniczej. Mogą Państwo go schować do portfela, mogą Państwo za pomocą dowolnej formuły przyczepić go do ubrania. Najlepiej, żeby był w widocznym miejscu oczywiście, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w nieznanym kościele. Drugi dokument to jest papierowe zaświadczenie o udziale w kursie z pieczęciami naszej kurii, które mówi o tym, kiedy Państwo uczestniczyli i w czym. I ten dokument najlepiej jest trzymać sobie w swoim sejfie prywatnym w domu albo w innym bezpiecznym miejscu, ponieważ on nie musi być zabierany ze sobą. Identyfikator jest wystarczającym dokumentem. Na identyfikatorze jest również pieczęć, jest Państwa imię i nazwisko oraz zdjęcie. To zdjęcie, które Państwo przesłali do nas podczas zapisu na kurs. Jeżeli będą się Państwo wybierali do jakiejś parafii, której nie znają, albo wiadomo, że proboszcz jest bardzo wymagający i formalny, można to zaświadczenie papierowe również wziąć. Może najlepiej byłoby je odpowiednio wcześnie laminować. Ono jest wielkości połowy karty A4, czyli karty A5. Zapraszam zatem do udziału w naszym kursie. Mamy nadzieję, że nie będzie się Państwu nudziło. Czas będzie biegł szybko.